jak pan zareagował na wynik meczu Grecja, Polska, zważywszy, że to jeszcze dwie drużyny, z którymi zagracie później? No určitě jsme to sledovali, bylo tam puštěný na obrazovkách, na stadioně, takže jsme to sledovali a ten výsledek byl pro nás příjemný, ale bohužel ten večerní výsledek už pak pro nás příjemný moc nebyl. No. No, mieliśmy okazję patrzeć na to, wynik w sumie nas satysfakcjonuje, natomiast to, co było potem, już jest mniej satysfakcjonujące, mniej przyjemne dla nas. To mieli okazję gdzieś tam na telewizji oglądać fragmenty tego meczu Grecji z Polską, to jak w porównaniu z Rosją te dwie drużyny wyglądają? Mhm. Czy Rosja jest dużo silniejsza, ich zdaniem? Tak, určitě jsme se mohli dívat na ten zápas, chtěli jsme první poločas, na hotelu jsme se dívali na ten zápas Řecko-Polsko a na druhé poločas jsme se dívali na stadioně, takže jsme to určitě sledovali a Rusy bereme jako nejlepší mužstvo asi skupiny, tak samozřejmě jsme věděli, že nás nečeká nic jednoduchého a chtěli jsme se s tím porvat a bohužel Rusy dali brzo gól a pak už hráli, co potřebovali. No. Patrzyliśmy najpierw w hotelu, później na stadionie, na drugą połowę meczu. Uważam, że drużyna Rosji jest najsilniejszym. No niestety chcieliśmy się z tym zmierzyć, ale strzelili na matę, a później już robili co chcieli.